Gotowi jesteście? 3, 2, 1. Cześć! Na moim kanale możecie już obejrzeć materiał, który jest poświęcony jeansom motocyklowym. Omawiam tam poszczególne rodzaje jeansów motocyklowych i wiem, że wielu motocyklistom ten film pomógł dokonać właściwego wyboru. Natomiast ten materiał wymaga pewnego sprostowania, uzupełnienia, dlatego że pojawił się na rynku akcesoriów nowy produkt, jeansy motocyklowe z poduszką powietrzną i o tym właśnie produkcie w dzisiejszym materiale, na który serdecznie zapraszam. Kamizelki, kurtki czy kombinezony z poduszką powietrzną już dzisiaj raczej nikogo nie zadziwiają. Technologia znana jest od ponad 20 lat i niektórzy już korzystają z tego typu rozwiązań, jeżdżąc motocyklem po drogach publicznych. Natomiast jeansy motocyklowe z poduszką powietrzną to jest zupełnie coś nowego, a to za sprawą szwedzkiej marki Mocycle. Nie do końca jest to taki szwedzki produkt, dlatego że jeansy są szyte m.in. we Włoszech. System poduszki powietrznej, który jest wykorzystany w tych jeansach, jest produkcji francuskiej. Mocycle ma w swojej ofercie kilka modeli jeansów. One różnią się kolorem, różnią się krojem, bo mamy regularną nogawkę, ewentualnie można też ultra szeroką nogawkę zakupić i różnią się te modele też certyfikatem odporności na ścieranie. Albo to jest pojedyncze, a albo podwójne, więc to może jakiegoś szału nie robi, bo jest cała masa jeansów motocyklowych właśnie z takim certyfikatem, ale to, co je wyróżnia, te jeansy motocyklowe od Mocycle, to to, że mają system poduszki powietrznej. A jak to wygląda? Warstwa wierzchnia jeansów Mocycle trochę przypomina klasyczne jeansy, z tą różnicą, że mamy tutaj po lewej i po prawej stronie odpinane nogawki na rzep. One są rozszerzalne. Pod spodem znajdziemy dodatkową warstwę materiału. To wszystko po to, żeby te nogawki pomieściły poduszkę powietrzną, która kryje się w środku. Sam system zwalniania poduszki powietrznej znajduje się z prawej strony. Tutaj też mamy nogawkę rozpinaną. W tej nogawce prawej kryje się właśnie system zwalniania. Znany z kamizelek marki Elite, czyli sprzączkę z jednej strony mocujemy do motocykla. Wiadomo, w zależności od motocykla, ponieważ te spodnie pasują do różnych typów motocykli. Jeżeli mamy motocykl sportowy i nie wstajemy na tym motocyklu, to oczywiście możemy trochę krótszy ten pasek zrobić, dzięki temu szybciej ona się uaktywni w momencie, kiedy będziemy spadać z motocykla. Jeżeli jeździmy na motocyklu adventure'owym, czasami wstajemy, to wiadomo, że automatycznie ten pasek zostawimy dłuższy, więc też czas jakby inflacji będzie trochę inny, więc to od nas zależy tak naprawdę, jak szybko zadziała ta poduszka. Natomiast już po zerwaniu samo napełnienie poduszki powierzchnej zajmuje od 1 do 1,5 milisekundy i mamy tu około 17 litrów CO2, mieści się w ogóle w tej poduszce, więc naprawdę jest to sporych rozmiarów poduszka. To tak wygląda zewnętrzna oczywiście warstwa, natomiast teraz Wam pokażę, jak wygląda wnętrze. Mamy tutaj shorty w środku, shorty, które właśnie są sercem tych jeansów motocyklowych. Shorty, krótkie spodenki, które mają po prawej stronie mechanizm marki Elite. Poduszka powietrzna jest z przodu, poduszka powietrzna jest również z tyłu i nad kością ogonową. Zobaczycie to zaraz, jak to wygląda, bo spróbuję odpalić taką poduszkę na sobie, zakładając takie jeansy. Warte uwagi jest to, że mamy certyfikowane protektory kolan dodatkowo tutaj, które są odpinane, więc jeżeli ktoś nie chce z nich korzystać, to może je po prostu odpiąć. Tak to wygląda. Prosta rzecz, a to ona powoduje, że te jeansy są wyjątkowe. No to teraz Wam pokażę mniej więcej, jak działa taka poduszka powietrzna w jeansach motocyklowych i na czym polega przewaga właśnie tych jeansów motocyklowych nad innymi modelami, które są dostępne na rynku. Jestem w tym momencie pokazowo spięty z KTM-em. Ta sprzączka oczywiście powinna być normalnie z prawej strony. Siła nacisku jest potrzebna około 40 kg, żeby tę sprzączkę zerwać, więc nawet schodząc z motocykla, zapominając o tym, że jesteśmy spięci, naprawdę ciężko jest uruchomić tę poduszkę powietrzną. Ja Wam teraz pokażę, które części ciała są chronione przez właśnie te jeansy motocyklowe. To co, gotowi jesteście? 3, 2, 1. 1. Tak to właśnie wygląda. Widać ewidentnie uda tutaj z przodu. Do tego jeszcze mamy z tyłu chronione części ciała, kość ogonową i uda. Także tak wyglądają te spodnie motocyklowe.
chodzi się w tym naprawdę ciężko. Potrzebujemy około 2 minut, żeby to zeszło. Jesteśmy oczywiście w stanie zginać kolana, bo to tutaj też chodzi. Mamy protektory kolanowe na miejscu. No i czekamy. I czekamy. Około 2 minuty potrzebujemy na to, żeby zeszło powietrze, a później co można zrobić? Te dżinsy motocyklowe można wykorzystać jeszcze raz, tylko trzeba uzbroić cały mechanizm. Aby to zrobić, trzeba wyciągnąć z wnętrza nasze spodenki, w których ukryty jest cały mechanizm poduszki powietrznej. System uzbrajania jest dokładnie taki jak w produktach marki Elite z systemem mechanicznym, czyli pierwsze co musimy zrobić, to wykręcić ten stary kartridż, który będziemy zamieniać na nowy. Przypomnę tylko, że mamy tutaj kartridże o pojemności 60, przynajmniej dla tego rozmiaru, to jest rozmiar 34 w pasie. Każdy pewnie będzie miał trochę inaczej. To sobie zostawimy. Za pomocą imbusa należy zwolnić sprężynę i przygotować cały mechanizm do uzbrojenia, do naciągnięcia w zasadzie tej sprężyny. W środku mamy ostrze. Należy włożyć to, co nam zostało przy motocyklu. Należy włożyć z powrotem w to samo miejsce i dokręcić, naciągając sprężynę. Całość sprawnego użytkownika nie powinna zająć dużo czasu, gdzieś koło 2 minut. Powinniśmy mieć gotowe dżinsy do jazdy i będą nas dalej chroniły. Jeżeli oczywiście nie ma widocznych przetarć, bo jeżeli jeszcze dodatkowo zaliczyliśmy szlifa i widać przetarcia, to tutaj dobrze jest wysłać do producenta, żeby zweryfikował, czy poduszka nadaje się do użytku. Po dociągnięciu sprężyny mamy mechanizm jakby gotowy w tym momencie, więc należy wziąć nowy kartridż i ten nowy kartridż tutaj skręcić w ten sposób. Mamy w tym momencie uzbrojony mechanizm i gotowy do użycia. Pozostaje nam włożyć do dżinsów, no i oczywiście spiąć z motocyklem i możemy jeździć dalej. Także system jest niezwykle prosty i intuicyjny, tak zresztą jak w kamizelkach marki Elite, więc pewnie dlatego Mocycle, szwedzki producent, skorzystał z wiedzy i doświadczenia tej francuskiej marki Elite. Nie wiem do końca, czy spodnie Mocycle zrewolucjonizują w jakikolwiek sposób rynek akcesoriów motocyklowych, ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia naprawdę z produktem, który znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa na motocyklu. A trzeba pamiętać, że statystycznie najwięcej urazów dotyczy właśnie tych niższych części ciała, a spodnie motocyklowe czy buty motocyklowe są przez początkujących motocyklistów często ignorowane, a nawet przez tych doświadczonych. Więc ze spodniami Mocycle naprawdę poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dolne części ciała, to są na maksimum. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu produkcie. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!